Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22. Widzicie dzisiaj Heuberen, stoję sobie na pociągu, no bo sprzedaję tą kukurydzę, co zgodziłem ostatnio z pola 16. Jest 74 tony, pociąg już podjeżdża, więc na spokojnie. 34 tony, 38 tam, przepraszam, pomyliłem się. Na 1600 prawie, no jest to nawet wyższa cena niż tutaj jest pokazana. Czerwiec, lipiec to jest najwyższa, więc... A że lipiec akurat mi pasował, bo dzisiaj jest zbiór rzepaku jeszcze do tego. Na trzy kombajny. Na jednym polu. Tutaj widzicie, sobie ładnie działają. Nie wiem co... Co tu się stanęło. Ale tego kolegę na razie muszę zatrzymać, no bo tutaj trzeba będzie wysypać go. A John Deere sobie będzie do przodu. No i dobra, szybko do pociągu. Wysypię to kukurydzę, bo to tam wieta, to są drobne pieniądze. Mało ton, więc szybko to powinienem sprzedać. No i też parę drobnych wpadnie, nie? A się lepiej mieć niż nie mieć, tak? To ja wczoraj na Holberonie tutaj siedziałem 4 godziny, żeby sobie ogarnąć pod odcinek, no ale... Myślę, 4... Wróć. 4 godziny z odcinkiem, tak? No bo 2 godziny... Można powiedzieć, że minęło... Że 3 godziny. 3 godziny ogarniałem save'a i w tym czasie nagrałem jeden odcinek. W ciągu 4 godziny grałem na Holberonie, ale w tych 4 godzinach nagrałem jeden odcinek. Tak chciałem powiedzieć. Czyli tak jakby 3 godziny save'a ogarniałem, a tam 40 minut odcinka zrobiłem chyba. Chyba 40 minut. Nie wiem ile w sumie ten ostatni odcinek miał minut. Muszę zobaczyć. A ciekawe, czy mi to w ogóle pokaże. 37 minut, no. Dobra, 60 tysięcy to zawsze tam jakieś drobne są o mnie. No bo lepiej mieć te 60 tysięcy niż nie mieć. Oczywiście dzisiaj ciężarówkę będę odbierał rzepak, no bo jest tak dużo tego rzepaku, że to inaczej tego było nie odebrał. Ich X9 jest pełna, więc... Będzie ciekawie. Miałem sobie przygotować tą ciężarówkę już na polu i tylko podjechać, no ale nie zdarzyłem, jak widzicie. Z tymi klasy zaraz będzie pełny, więc... No jakby tutaj już było obkoszone poprzeczek, no to już tutaj bym sobie wleciał na prosto na pole, ale nie mogli niestety. Ja o 20 znikam, więc tylko dwa odcinki się nagrywam. Tylko nagrywam na poniedziałek i na wtorek. Jest sobota, więc no wiadomo, jutro Wigilia, no to tak. A i ogólnie wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. I bogatego Mikołaja. No bo nie zająca. I tak to wygląda. No a dzisiaj na odcinku jest plan tylko ten rzepak zgolić. No bo to zejdzie zanim do nich to skorzy, to zejdzie z pół godziny. Dlatego chciałem to na 3 kombajny, a nie na jeden. Bo na jeden to on by to chyba z 2 godziny kosił. W sumie pierwsza będzie cholerna muzyka. Dobra, syp. I teraz muszę ogarnąć sobie te dwa kombajny. Czy tego wyłączyć, rozłożyć rurę? Coś takiego, o! W sumie to generalnie Lexan powinien jechać pierwszy, bo ma największy zbiornik. Ale z drugiej strony ma największy header, więc w sumie jedno i to samo wychodzi. Czyli praktycznie John Deere i Lexan są takie same. Kombajny. Dobra, mi Holanda zaraz sobie puszczę. Tylko podjadę sobie tam, już niech sobie sypią. Dla mnie jest ważniejsze, żeby tam te dwa kombajny sypały, niż kosił mi Holand. Bo tam nie Holand, to tam wieta. Tam go zaraz puszczę, to tam nie jest problem, tak? Ale w tym czasie, żeby to ja pójdę do niego go puścić, no to już zawsze te 2-3 tony sobie kombajny wysypią. Nie? Widzicie, już się zablokowałem, więc... Pół tony już kombajn wysypał. No ale to tam. Ten. Zylcu. Znaczy zylcu. No. Jak to się nazywa? No paliwa powinno starczyć na ten odcinek. No, bo szukałem tego słowa. Tak jakby chciał, to by to bagno mógł zakopać tak naprawdę, nie? No ale jakbym to bagno zakopał, to przecież tu by... Zero klimatu było wtedy. Nic by się tu nie działo.
Co, już 42 tony? Jo, pierdziele, ty. 42 tony już są na tym. Znaczy, nie zawsze, 45 dokładnie. 45, a ja tylko 3 kombajny nasypał. Dobra, poszli szybko i wściekłe. Tutaj akurat dzisiaj zbyt dużo roboty nie mam, ale mogę sobie pooglądać przy okazji pola. No to chcę myślałem, że to rozwinie, ale... Dobra, jak oni sobie pojechali. Tutaj już nawożone przy okazji. Soja jest nawożona, więc... A tutaj nie wymaga wapna, więc w sumie dobrze. To jest szemulczer stoi na środku pola, ale dobra, ja go później po odcinku ściągnę. Łąka jest nawieziona. W sumie na dobrą sprawę mógłbym skosić, tak? To jeszcze rośnie na pewno. Ten nowiec. Co? Nowiec dopiero w sierpniu, ale ja mam tylko chyba... Aha! Aha! Super, że ja tylko jedno pole osa sobie zasiałem. To też dobrze, nie? 600 tysięcy, co zrośnie? Jeden brzmi. No to co tam... Ile? Albo plus 90 to jest do tego 1 800 000. Czy to jest 1 000 000? Z 500? A to jest akurat 250 tysięcy, no ale... Ziemniaki tam się nie uśmiechają kupić. A te pole? 1 500 000? 240, tak? 260. O, 70 tysięcy ten lat. Ale co mi to taki mały landzik? To jest tylko 2 hektary, nie? Albo się zakupię, bo to jest minus 41%, więc warto. Czemu ty stoisz? Coś go tu gryzło i stoi. A, dobra. Ja zapomniałem paliwo wlać do tej kombajnowej, więc zrobię tak. Na pełni 1200, na to sobie odejmiemy. Dobra. Będzie 4000. Może dlatego on sam, że paliwo się skończyło prawie, że... Ten ma jeszcze dużo. Niech on ma tyle samo chyba. Oj. Dobra, powinno starczyć, nie? Ja go blokuję? Nie. Dobra, wsiądę sobie do żandira. Oczywiście wszystkie kombajny są naokoło ustawione, no bo jest to i w jakikolwiek strength ten mod. Ten co miałem w 19 i w sumie w 17 go używałem, w 15 go używam. No bo one się blokują, bo tak jakby trochę za blisko siebie jadą. Więc no. Ten, twoje bluzy, tak? No. Ten, ten. Dobra. Wszystko już wiem. Widzicie, tutaj John Deere sobie pojechał, ale znowu klas stoi, bo o coś się zablokował. Więc no... Siłą rzeczy nie mogę sobie pójść gdzieś do drugiego pokoju i mieć wyrąbane na to, co się dzieje tutaj na ekranie. Bo widzicie, no... Przykład ten jedzie, a ten znowu sobie stoi, tak?
Bond o coś się zablokował, chociaż nie wiem sobie o co. Patrzę, tu żadnej kolizji ani nic nie ma, więc nie wiem o co on się to zablokował, naprawdę. Nie wiem o co się zablokował, serio. No, ten to akurat widzę, że zaryj popsuł. I... Właśnie o tym mówiłem, nie? Że nie mogę sobie iść do drugiego pokoju. Myślę, że jest zadawane, a tłacza. Poważnie. Muszę zobaczyć, ile mu zostało do końca przejazdu, bo może nawet nie będę już go puszczał na tym polu. Nie, chyba nie będę dorzucał. Nie, to taki pasek to. To tam wyrąbane jaja. Zrobimy taki tutaj, niech sobie nawozi. Dorzuci? Powinien dorzucić. Dobra, no, nie powinien się chyba na tym modzie zabić, więc niech sobie jedzie. Jak to wygląda procentowo teraz? John Deere ma 60, 70. Ten ma 60, więc sobie powoli mogę go wysypywać, nie? A tam powoli ich będę wysypywał, bo co? Tempo watt na 10 i tyle. Będę ich powoli sobie wysypywał od tyłu. Chyba pierwszy od nich Holandu sobie zacznę go tutaj najdalej. Właśnie nie wiem, czy oni mają tę opcję włączoną, że oni będą jechać, czy będą się zatrzymywać jednak. Nie no, jak takie trzy kółka zrobili, no to dość fajnie to wygląda. Nie? Dobra, daj tą rurę. Aha, czyli one się będą zatrzymywać. Na około 60 szerokości to mnie nie interesuje, przy nim na to też mnie nie interesuje. Czy musi być na był? No tutaj też muszę to wyłączyć. Ale hasar nie ma tym. Teraz czy tu się zapisało to ustawienie, czy nie? Tak, niby tak. Dobra, 57 ton już jest nakoszone, więc spoko. Mamy 12 ton z tego, co widzę. Mógł mieć, bo było 45, znaczy no to 11, no dobra. Pomocnik B ma pełny zbiornik. Na tym to w sumie też ma 95%, 93%, więc sam zaraz go usypię. Dawaj, dawaj, tą rurę, dawaj, dawaj. No i właśnie o to mi chodziło, żeby go wysypywać w locie, tak? Ten ma 16200, więc... Z najpierw pierdzę nie jechać. Ale zrobię taki myk marketingowy mały. Mi się uda. Właściwie o to mi chodziło.
Żeby te kombajny podmienić miejscami. Ja teraz sobie na spokojnie podjadę do Mana, a on sobie tam dalej będzie ten jak syn kosił, nie? I John Deere jeszcze zdąży skoczyć przed New Hollandem, bo New Holland jest daleko. Więc w tym czasie powinien się wysypać. Na te paski na środku pola nie mogę nic zaradzić, bo to... To jest z mojego niedopatrzenia tak naprawdę te paski są. Bo Big Book miał przesunięcie na tym. Na cosplayu miał przesunięcie o 2 metry w lewo. Dlatego co takie paski Dimmu porobił. Tarirarara. A teraz to cudownie będzie wyglądać, bo tutaj... W sumie ciekawiło mnie to od początku tego odcinka, jak dojedzie tutaj jakiś kombajn, czy nie zahachmęci w tego, czy nie zarypie w ten wózek i jednak zarypał. Znaczy no, tak nie do końca zarypał, no bo się zatrzymał, tak, ale... Ale zastanawiało mnie to bardzo mocno. No, 16 minuta. W sumie dzisiaj tylko ten rzepak na odcinku mam plan skosić, więc... Nic takiego nadzwyczajnego. No to jak już będzie drugie kółko skoszone, to już tu wielki ciul naprawdę będzie do koszenia. Ale zżerają FPS-y ten mod. 36-40 FPS-ów dopiero mam. Czuć, że ta gra nie jest taka płynna. Jak z cosplayem, no ale... Ale na cosplayu takie trzech kombajnów by nie puścił, bo każdy ma inną szerokość headera. Chyba, żeby wziąć jakąś średnią z tego najmniejszego i tyle, tak. No ale to też tak w sumie bez sensu trochę. Czemu ten New Holland stoi? Bo niby jest to coś zablokowane, a tu nic nie widzę. Nie, się blokuje, nie wiem o co. Dobra, ten skończył robota. I ku. 13 może nawieść. Tak, 13 może nawieść, bo nawet musi. Tarirarara. Tarara. No to jest chyba cosplay organu. No Sig D został przez coś zablokowany. A, D czyli Kong, czyli John Deere. A, bo ten tu nawraca do tego, że on się zablokował. Tutaj nie mogę z tych pasków, z tego sorga, nie? Jak to wygląda? Ciekawie to wygląda, nie? Jak takie paski są. No ale no są. Tutaj tak naprawdę sobie przed odcinkiem testowałem ten mod. Dlatego tutaj jest tak jakoś dziwnie półkrągło pokoszone. Ale... Wiadomo, roboty będzie robić. Ten tam ładnie w miejscu na widok. Teraz pytanie, czy on ruszy? Czy on będzie sobie stał, bo się zablokował? No nie ruszy. Więc muszę kliknąć H. Muszę go wyłączyć i włączyć jeszcze raz. Niestety, ale... Tak to już jest. No mówię, tak naprawdę... Tutaj ten dzynk, co teraz tutaj jest, ten taki cipek... nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale... Chodzi mi o to, że tutaj ten taki... taka odnoga, można powiedzieć, o. Tutaj teraz będzie już wykoszona, więc... O, nawet się teleportowałem na ci żartki, bo chciałem przez mapę się teleportować. Jo.
No i dobra, nie? Dość ładnie to wygląda. Dobra, nawet lepiej w tym jak Nikolan stanie. A ja wolę sobie klasa ogarnąć. Klasik dojedzie do końca? Dojedzie, więc... W sumie na końcu go wysypię. O, tutaj. Coś ty zrobił z tego klasa. Wiadomo, John Deere sobie pojedzie dalej. Bo w sumie lepiej jakbym John Deere'a też wysypał i puścił go przodem. Nikola tu już tam stoi pełno, ale Nikola, no ja sobie to, chodzi o to, że ja ten cypek taki tutaj sobie wykoszę, co jest. Dobra, przesypię mu do zbiornika, to nie będę już podjeżdżał pod przyczepę, nie? Ciekawie to wygląda, ciekawie. Fajna miniaturka to będzie. Jak takie trzy kombajny koło siebie dostali. Fajna miniaturka będzie. Jeszcze zostało mi do rzepaku. Dwa. Nie jeden. Tylko John Deere ma stół do rzepaku tak naprawdę. Kosy. I tamte dwa nie mają. No ale dobra, nie? Damy radę. Dobra, tego tu. Nikolandę muszę na bok odjechać. Bo nie wiem jak tu szeroko będzie. W sumie od razu sobie podjadę do przyczepy. Bo tak naprawdę zanim ten Lexan pojedzie. I zanim będę mógł Nikolanda puścić, żeby kosił. No trochę czasu zejdzie. Zanim oni tam przejadą sobie na tamtą część pola, nie? Więc trochę czasu zajdzie, dlatego już sobie puszczam. A widzicie, New Holland już tutaj dociął taki kawałek. A ten mały klinik to sobie New Holland tutaj wykoszę, na spokojnie. Czy widzicie, jakbym tam stał New Holland, tam gdzie stoi, tam gdzie skończył New Holland kosić, to by była konfrontacja. Gdyby nie przejechał dalej, a tak to przejedzie sobie dalej. Ty, ja chyba sobie kolory... A nie, ja mam kolory włączone. Tylko jest zachmurzenie po prostu. O, przy okazji promocję wam pokażę. Tour do John Deere'a jest, mini ładowarka i manitka. No i taka tam beczka sobie, nie? Do przewożenia. No i fajnie. Podoba mi się to. Jest 23 minuta, ja mam... 60% pola skoszone. Może nie 60%, ale... Nie wiem, ten baran teraz będzie cofał, żeby ten klin skosić. Cudownie. To ten skończył pracę. Waltra. Z nawozem. Mówię, kurde, zakończył pracę? Czy dopiero go puściłem? Coś mi to nie, coś mi to śmierdziało, ale święto. No i właśnie o tym mówiłem. I tutaj już jest chudsze pole, chociaż tam sobie też nie jest za grube. Tamte miejsce, więc tam nawet chyba trzech kombajnów nie będę wysyłał. Zobaczę, na razie ich trzy koszą. Tam ewidentnie coś na tej drodze musi być, bo... Bo wszystkie kombajny tam się blokują. I nie wiem dlaczego. No tutaj myślę, że dwa kombajny tylko przejadą, a... Ten trzeci już nawet nie będzie sensu jechać tam. Dobra, wiesz, trzeba tutaj wyłączyć. Jeszcze w sumie niech sobie piątkę nałozi. Piątkę z szóstką.
utrzyma robotę do końca odcinka na tym polu. Bo tutaj już... W sumie to znałem ostatni pole do nałożenia, więc... Myślę, że jakiś fajny timelapsik sobie tutaj zrobię. Z w tej soi, no bo raczej na głosowym odcinku tego nie będzie mi się chciało kosić. Do tego chciałem tylko rzepak sobie na głosowym kosić. A resztę sobie na tej mapie skoszę. Te wszystkie pola. Bo w kolejnym odcinku... Chyba timelapse musiał być już wlecieć, tak? Bo nic chyba innego nie mam ciekawego do roboty. Tutaj mogę dolać wody. Nie no. Jak tam wygląda sytuacja z krowami? Bo muszę wam to pokazać. Chyba sobie sam nawet nie. O, wody jest bardzo mało, dlatego co tutaj dolewam. Słomy zero, więc w sumie... O, TMR mało. Ale TMR to sobie dosłupię tą dużą przyczepę, jak już będę miał wolną, tak? Teraz jak ją w lipcu nasypię... Teraz jak nasypię w lipcu... całą przyczepę TMR, no to ja do października ją będę musiał zużyć, tak? No tu 160 ton, 180 ton chodzi, czyli 150 nagle wysypię na raz. Więc spoko, spoko. Ogólnie mam tyle wełny, że... od diabła, w sumie muszę powiedzieć. 70%. Ta-da-da. Dido. Ale tam, Żyda zrobiłem, ale co? Tu przejadę sobie asfaltem, bo będzie trzy razy szybciej. Czy to asfaltem będzie trzy razy szybciej przejechać niż ta bajerka do oka, no przecież to widać nawet. No ja muszę jechać do Jundira, bo Jundir ma 80% już. Potem mogę... Ja wiem sobie do kogo. Do klasa chyba, bo najbardziej będzie miał najwięcej. Się ciekawe, czy my tutaj przejedziemy. Nie bardzo wiem, co Nivolan zrobił, ale... Ale okej, okay, nie? No muszę przejechać tutaj za te kombajny, bo on inaczej mi tu nie pojedzie. Dobra, rządy się do zera wysypał, więc okej. Okay. W sumie tak sobie myślę, że tego Nicolanda już mogę sobie wyłączyć. Chyba wyłączę Nivolanda i teraz na dwa już będę kosił, bo tutaj już niewiele zostało tego pola. Tego pola już niewiele zostało, a chciałbym go skosić. Na odcinku, no bo jest 28 minuta. A został taki cypek. Te dwa cycki, można powiedzieć. Teraz zawrzę jak jakiś stary zboczeniec, no ale dobra, niech będzie. Niko. Dobra, cyk, ten snap otwarty, więc wszystko wiem. Dobra, 48%. Ja połuszczę go tutaj, że na ta półokrągło, tak niech sobie jedzie od początku. Coś tam zawsze skosi, nie? Tak to będzie wyglądać chyba.
1900 obrotów, tak o. No, tam zrobię ten jeden przejazd i będzie koniec, tak? Zrobię ten New Holland jeden przejazd i będzie akurat, nie wiem, że będzie miał pusty zbiornik paliwa, to jeszcze będzie miał pełny zbiornik rzepaku, więc akurat. No, tak sobie myślałem, że on to będzie wycinał tutaj. Nawet było więcej niż pewne, ale... Teraz zobaczymy, czy John Deere się zablokuje tam, czy jednak przejdzie przez tę drogę, ale pewnie zając... A może te, tak daleko wyszukują ten wózek tam został, nie wiem. Ale chyba nie, co? Dobra, piątka jest nałożona z paskami, więc okej. Okay. No sobie do końca odcinka zdążę to naleźć. O, teraz niby przejechali. To też. Ciekawa sprawa. Aha! Super. Powiedziałem, że przejechali, a akurat się zablokowało, nie? No to idealne wyczucie czasu do sytuacji. Dobra, ale te dwa już sobie tutaj dadzą radę to skosić, no bo to już naprawdę jest niewiele. A na trzy nie będę tutaj się pchał. No więc 35 minut, takie duże pole skoszone. I zaraz wam powiem, ile hektarów to mam, bo ja w sumie sam lepiej wiem, ile hektarów ma. Tu na tym przejdzie. Czas gry 36 minut, widzicie, nie oszukuję. Dopiero wszedłem sobie na serwer. A zebramy 15. No. No. Zebrano 15 hektarów, więc spoko. John Deere ma 61%, a Lexan ma 20%, no w sumie dopiero wysypywałem go. W sumie tu będzie gdzieś w tym miejscu miniaturka, więc tutaj niech sobie stoi. Ja właśnie mówiłem, rezerwa się w nich nie zapaliła, więc idealnie. Dobra, a te niech sobie tutaj koszą dwa. Ja sobie dojdzie do końca i też go będę musiał wysypać, więc... Dobra, w sumie tutaj niech stoi, bo tutaj będzie miniaturka robiona. Ale tylko sobie ciężarówką bliżej podjadę. To będzie chyba nawet pełna ta. Pełna przyczepa. To jest tylko jedno pole rzepaku, więc od razu wszystko będzie na olej robione. Może jak starszy czasu to jeszcze zawiozę ten rzepak, ale... Raczej nie będę go założył, tylko wam pokażę, ile było finalnie tego rzepaku i tyle. No dawaj, Jander, dawaj. Jak ty gdzieś ładnie tutaj kosisz, to... No widzicie, jednak jak na dwa sobie koszę, to troszeczkę lepiej to działa. Nie buguje się tak jak na trzy kombajny, ale da się. Bo one prawdopodobnie siebie wykrywały te kombajny, dlatego one się tak jakby blokowały. Też tak mogło być. Teraz zobaczcie, że jak one mają dużą przerwę, te kombajny, między rzędem a klasem jest cały przejazd, więc... Więc teraz się nie wyszukują i jest daleko są. I elegancko to działa teraz. No, nawet nie trzeba cofać, bo już od razu złapało. No dobrze, ta rura jest taka długa. I tam niech sypie i tyle. Lizard Boss. Slagę Boss oczywiście, tak. Huh.
Mówię, zobaczcie, że tutaj tak naprawdę jak teraz klas skończy, no to on już nie będzie kosił, no bo już tu wielki ciuch będzie do koszenia. A, to ten. Dobra, musisz zostać zadowolony, przecież ja nie koszę na cosplayu. To tamten kolega musi być załadowany nawozem. Teraz sobie mu to załaduję, bo... Potem... Niech on tutaj grzeje sobie dalej. Tak mi te dwa przejazdy, tam trzy. Ale chyba dwa. No, tak jak mówię, dwa przejazdy. A tutaj jeszcze 27 jest do nałożenia, ale... Na spokojnie. No i Dżendr chyba tutaj będzie musiał resztę skosić. Zobaczę, no chyba już tutaj klasa nie będę wrócił. Ale cię zobaczę może. Może ręcznie sobie dokoszę tym klasem. A Dżendr na pracowniku będzie jechał teraz. Zobaczymy. 36 minuta, no ty widzicie, 40 minut taki cały pełnoprawny odcinek, żeby skosić takie 18 hektarów, tak? Czy ile to będzie? No 16,5, no to 7, no to 16,5, no to tu jeszcze gdzieś z hektar został do koszenia. I tam w sumie był trochę skoszony, więc to 18 hektarów może mieć te pole. Dobra, przejadę tutaj, ten poprzeczniak. Przecież jak widzieliście już Dżendrem, jak puszczałem go, to już tutaj tego poprzeczniaka nie robił, nie? No, ale tym sobie zrobię, bo będą będzie trochę mniejszy obszar do koszenia. Dobra, w sumie mogę tak jechać. A i mówię, resztę sobie Dżendr wykosi i tyle. Tylko dojadę do końca i... się wysypię. I zakończymy te żniwa. I będzie gitara się. Pyk. No i dobra, jest zakoszone. Ja sobie to dokończę to kosić Dżendr. A ja już mogę w sumie powoli podsumowanie robić. Odcinka i żniw. Jest ponad... Ponad 200 ton zabraliśmy. 210 ton chyba da. Coś takiego. Już 202 tony, a nie wiem ile ma Dżendr. Dżendr ma 5 ton, czyli 207 ton, coś takiego. 206, 207, coś takiego. 207 ton. O, 207 ton. Bo tu jest 203. Czyli 208 ton dało, dobra. 208 ton rzepaku. Więc spoko, fajnie, fajnie. A olej jest chyba 2 do 1, jak się nie mylę. No, 2 do 1, że pakowy tak samo. Dobra, ja już mam te bluzy skryję jeszcze. No. No. Idziesz do łazienki jeszcze? Nie. Zabawmy myć. No i dobra. 208 ton rzepaku, tak? Czyli 104 tony... 104 tysiące litrów oleju, tak? No i dobra. Takim widokiem... Może takim o... Zakończymy ten odcinek. Dziękuję za te 40 minut odcinka. Na razie trzymajcie się, ciepłe, cześć i pa, pa.